mimo niezłego wiaterku dzisiaj, jednak pogoda w dalszym ciągu zachęca do spacerów po świeżym powietrzu oczywiście i również do pracy w ogródkach naszych działkowych, niewątpliwie, bo trochę tej pracy jeszcze pozostało, zatem będziemy Państwu towarzyszyć w tych pracach, w przygotowaniach ogrodów do zimy. Pani Alicja Dolecka. Witam Państwa. Pan Korneliusz Korniluk. Witam Państwa, studio, radio, słuchacze, internautów. Pan Henryk Kołcon. Dzień dobry Państwu. Pan Karol Dąbrowski. Dzień dobry Państwu. Andrzej Krystek. Z tej strony szyby studia Polskiego Radia Pomorze i Kujaw w magazynie Raz na Zielono, a z drugiej Jacek Domachowski, sterujący całym naszym dzisiejszym radiowym, właściwie radiowo-internetowym pojazdem, i Janusz Wiertel, który nas podgląda kamerami dla Państwa, oczywiście dla tych, którzy chcą nas widzieć w internecie na odpowiedniej stronie. A zatem witamy Państwa do godziny 13. Będziemy deliberować właśnie o tym, co w ogrodach należałoby zrobić, jakie błędy ewentualnie usunąć i czy w ogóle jeszcze jest praca w ogrodzie? Praca w ogrodzie jest, jest cały czas, tym bardziej, że pogoda nam sprzyja, ponieważ noce mamy z temperaturą dodatnią nawet 10-12 stopni, czyli wegetacja w ogrodzie jeszcze trwa. No, z takich ważniejszych prac w ogrodzie w tej chwili po tych opadach deszczu, jakie były, usuwanie liści, ponieważ liście zaczynają zagniwać. Te, które spadły i były ładne, jak było sucho, w tej chwili zaczynają się rozkładać i ta temperatura im sprzyja. Przede wszystkim grabienie liści. W niektórych wypadkach, proszę Państwa, nawet koszenie trawnika, bo trawa nadal rośnie. Te temperatury dla trawy są bardzo fajne i jeżeli mieliśmy bardzo wcześnie skoszoną trawę, to w tej chwili już jest czas oczywiście troszeczkę wyżej niż w okresie letnim, ale też trzeba kosić trawnik. Przystrzyc trochę. Ta pogoda i ta temperatura pozwala również nam na nawożenie jesienne jeszcze. Czyli nawozimy nawozami, najlepiej wieloskładnikowymi, z małą zawartością azotu, poniżej 8%. Następną sprawą, jaką możemy wykonywać cały czas, proszę Państwa, sadzenie drzew, krzewów z gołym korzeniem. Pogoda jest idealna. No i jeszcze wiele... Jeszcze zdążą się ukorzenić? Jeszcze zdążą się ukorzenić. Ale liściastych, pamiętajmy. Liściaste, tak. No, materiał iglasty jest w większości już w kontenerach. Posadzony, ale posadzony musi być już w sierpniu, wrześniu, bo... On właściwie do mrozów musi być ukorzeniony. Chociaż mrozy, no, czy będą w będą ogóle? Może, tak. Może będą, może na świętego Mikołaja. Ja właściwie tak od razu Państwa zaprosiłem i przeniosłem do ogrodu, ale przecież tutaj w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw mamy dosłownie istny ogród. Ja na przykład gdzieś siedzę koło, Państwo może to widzą, może nie, zapewne zresztą znawcy roślin wiedzą, cóż to za roślina mnie ozdabia. Mam nadzieję, że bez szkody dla niej. To się odbywa, więc to jest ciemiernik. Heleborus nigra, ciemiernik. No, z tej grupy ciemierników, które zakwitają właśnie przed Bożym Narodzeniem. Tak listopad, grudzień. Bo potem cała gama innych ciemierników, no to ma swój czas kwitnienia wiosną. Kwiecień, początek maja, są też przepiękne odmiany. To jest grupa roślin bardzo bogata. Kilka tysięcy odmian już wyhodowano, uzyskano. Są kraje, które zachwycają się tą rośliną. Na przykład jest to roślina numer jeden w Anglii. Tam kochają ciemierniki. Biała jak i wszędzie. Tak. Nazywana zwyczajowo Różą Bożego Narodzenia. Więc jeśli będzie jeszcze kwitła do Bożego Narodzenia, to naturalnie będzie na moim świątecznym stole. No nie wiem, będę się starać, żeby... Do naszego ogrodu w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw wrócimy za chwilę, ponieważ widzę, że ktoś już do nas, ktoś ze słuchaczy dzwonić się chce. Aha, już niestety telefon przerwany. Zatem w takim razie pozostańmy jeszcze w ogrodzie studyjnym tym razem, ponieważ no, widzę, że najbliżej ma Henryk
do tego ogrodu jest cały w kwiatach. Cały w kwiatach, tak, proszę ze Państwa. Swojego ogrodu. Tradycyjna roślina, w zasadzie w tej chwili to już nie jesieni, bo chryzantema jest osiągalna przez cały rok, ale te akurat te odmiany, które tutaj mamy w tej chwili studio, są to produkowane tradycyjną metodą bez sterowania, czyli późniejsze odmiany, które... Nie muszą być na cmentarz. Koniecznie. Nie muszą być koniecznie na cmentarz. No nie ma tej tradycji. Proszę Państwa, ja przypomnę, zresztą w poprzedniej audycji już o tym mówiliśmy, że były takie czasy, kiedy w naszych miastach chryzantema była wysadzana w okresie jesiennym i zdobiła nasze miasto od początku września do pierwszych mrozów. W tej chwili to zaginęło, nie wiem, ze względu na tradycje, ceny, koszty. Ale... Może wrócimy jeszcze do chryzantem, bo odbierzemy telefon. Halo? 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 Tak? No nie mamy połączenia. Tak, słuchamy, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym się dowiedzieć, czy można z drzew owocowych teraz na przykład jak jabłonie obcinać już wilki? Czy wilki można obcinać? Na jabłonie. To znaczy, ja bym tego nie robił w tej chwili. Ja bym w tej chwili nie robił, to już jest za późno. Poza tym jest wilgotność powietrza jest dość duża i to grozi zakażeniem chorobami grzybowymi. Raczej skupmy się na usuwaniu mumii, to znaczy tych pozostałych owoców, gdzie niegdzie tam, które są pokryte grzybami, pleśnią, parchem. Spalić to trzeba koniecznie. To trzeba usunąć, spalić. Albo zakopać. Albo zakopać głęboko. Natomiast jeżeli chodzi o cięcie drzew, to w tej chwili już byśmy sobie odpuścili. I bo ani szkodniki, ani choroby też nie śpią. Właściwie ta pogoda im służy również. A kiedy przeciąć te wilki? W marcu. Luty, marzec. Połowa lutego. Tak, w tej chwili trzeba obserwować tą pogodę, bo normalnie to byśmy już byli po jakichś tam pierwszych przymrozkach, czy nawet kilkustopniowych mrozach, a jest ciepło, nic nie zapowiada się, że będzie ten mróz. Jeżeli będzie jakiś przymrozek, to chyba niewielki. Ponieważ no tutaj już wielokrotnie też powtarzaliśmy, że ziemia jest najlepszym akumulatorem i to co w ciągu lata nagromadziła tą temperaturę, to musi oddać i po prostu trzeba obserwować, jaka będzie pogoda. Jeżeli będą ładne dni i temperaturą około zera, bez dużej wilgotności powietrza, to w połowie marca, koniec lutego już można zacząć cięcie. A jeśli chodzi o bielenie, to jeszcze się wstrzymać? Proszę Panią, bielenie ja bym też zostawił do lutego. No, do lutego. Zwykle tak. U nas się bieliło na Wielkanoc. Na Wielkanoc. Tak. Jako to znak porządków. To znaczy w tej chwili mamy inne odmiany drzew, na innych podkładkach są robione. I w większości to, co było kiedyś, to bielenie, to przy okazji tego zabiegu estetycznego na Wielkanoc miało swoje zalety ochronne, bo zwalczało jakieś tam szkodniki i jednocześnie ochraniało korę przed różnicą temperatur między dniem a nocą. W tej chwili tych zim nie mamy aż tak ostrych i to bielenie można wykonać ze względów raczej estetycznych. Tym gdzieś jak słońce szybciej przygrzewa. Co prawda to bielenie również zwalczało szkodniki wędrujące po korze, po pniach drzew. W tej chwili też tą funkcję spełnia, natomiast mamy środki chemiczne i to mamy takie selektywne środki o krótkim okresie karencji. W tej chwili nawet po dwóch, trzech dniach już możemy owoce spożywać po opryskach. Także, że no powiedzmy to bielenie raczej funkcję estetyczną. Tak, tradycja. Tradycja, funkcja estetyczna, ale ewentualnie muszę, zniszczenie. Na Wielkanoc, nie na Boże Narodzenie. Muszę powiedzieć, dobrze, że znam pana Działkowicza, który od lat praktykuje w ten sposób, że bieli drzewa późną jesienią. Na zimę, żeby były pobielone na zimę. No oczywiście wiosną trochę poprawi, jak tam gdzieś poodpada i tak dalej. Bo to chyba wapno też opady zmywa. Tak, więc i miał efekty, bo to bielenie
chroniło roślinę przed takimi zmianami pogodowymi. Jeden dzień mróz lekki, drugi dzień ciepło i tak dalej, przeciw tej to się zmienności. Ogród jest organizmem żywym i tak. To, co powiedzmy na przykład o drzewach mówiliśmy 15 lat temu, nikt nie mówił o jakimś cięciu letnim jabłoni. W tej chwili sadownicy cięcie letnie jabłoni, czy to, no to w zasadzie letnie, bo to wrócimy jest... zaraz do cięcia drzew, zresztą na przykładzie bardzo takim widocznym. Natomiast odbiorę telefon, bo do nas słuchacze się dobijają, znają dokładnie telefon 52 345 5090. Tak. Halo, słuchamy. Dzień dobry. Ja mam pytanie, Dariusz, z tej strony. Proszę Państwa, jak mam obciąć malinę? Bo mi rosną w świat tam po 1,5-2 metry. Jakie odmiany pan ma? Odmiany. A tego to nie pamiętam, bo ja kupiłem... Kiedy owocowały panu już te odmiany? Tak, ja kupiłem tutaj jak były na tych talkach wystawienniczych włócznicę i poprosiłem o 3 rodzaje gatunków. Tam wczesne, normalne i późne. I najbardziej mi owocuje późna. Pod koniec października jeszcze były owoce. I teraz... Dobrze, teraz, bo tak, mówimy... I ciąć tą późną? Pytanie, tak. No właśnie nie znamy odmian, bo są... Polana, czy poranna rosa, no to ta rosa, późna to na pewno polana jest, którą się tnie wiosną bardzo krótko przy ziemi. Ona wypuszcza nowe pędy i owocuje później i już nie jest atakowana przez owady. Rozumiem, ale może wiosną dopiero. Tak, ale teraz nie. Ale może, teraz nie. Może również dać owoce wcześniej, w pierwszej połowie lata, ale one są narażone na atak kwieciaka malinowego. Tak, kwieciaka malinowego. Niewielkie są te zbiory, rozumiem. Trudne. Ale jeśli się przytnie tę malinę bardzo blisko ziemi i pozostawi, ona wypuści zdrowe pędy i do późnej jesieni będzie panu owocować. Rozumiem. Jeszcze trzeba patrzeć jedną sprawę. Te maliny, które owocują na pędach jednorocznych, i to musi pan zaobserwować, jak pan nie zna odmian, albo na pędach dwuletnich. Te, które owocują na pędach jednorocznych, czyli wczesną wiosną, jak możemy tam wejść w marcu na przykład, wycinamy zupełnie przy ziemi. Tak. I wówczas wypuszczają pędy jednoroczne, kwitną późnym latem. Maliny, które owocują na pędach dwuletnich, przycinamy tylko, tam 10-15 centymetrów przycinamy i one wtedy owocują najwcześniej. Rozumiem. A pozostałe trzyletnie pędy, które już są po owocowaniu, usuwamy całkowicie. Strzyżemy. Te, które tego roku owocowały, usuwamy. Zostawiamy pędy, które wypuściły, przycinamy je i wówczas na drugi rok będą one owocowały. Podobnie jak jeżyny i jeżynomaliny. Tak czy inaczej robimy to dopiero wiosną, tak? Wszystko wiosną, tak, ze względu, to znaczy wie pan, można robić... Ja czasami robię to ze względów czasowych późną jesienią, czy tam nawet w grudniu mi się zdarzało ciąć, czy w styczniu, ale jest to o tyle niebezpieczne, eksperyment. Że w te rany, w tych pędach, tam się dostaje woda, jest wilgoć i choroby grzybowe wchodzą. No. Ja jeżeli ciąłem w jakimś innym terminie, czy nawet jesiennym, czy w środku zimy, późno jeżeli jesiennym, była taka, to starałem się jakimś środkiem grzybowym wręcz zlać to wszystko. Nie opryskać, a zlać to wszystko. I to całkiem dobrze, ale taki podręcznikowy termin to jest ten okres wczesnowiosenny. Czyli Marzec, tak? Jak już zima mija. Mija zima, można wejść ciepło. Sobie, czyli te, które owocują późno, to z zasady, mówię, i owocują na pędach jednorocznych, to już jak pan miał owocowanie, to już pan musiał widzieć, czy to na starych pędach owocowało, czy na nowych. No? Na nowych, tak, bo ładne zielone były. No to wycinamy je całkowicie, a te odmiany, które owocują wcześniej, na dwuletnich pędach, to tylko usuwamy te, na których były owoce. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Odbieramy drugi telefon. Halo. Dzień dobry. Proszę pana, mam problem z włoskim orzechem.
To znaczy, halo? Tak, słucham. To znaczy, przymalają owoce i pokryte tą taką zielona skórka robi się czarna, wiszą na drzewach i nie wiem, czy to jakiś błąd, bo nie robię przy tych drzewach generalnie nic. Po prostu zmrożone były. Te łupiny orzecha były zmrożone i one po prostu opadają w całości. Mało takich orzechów, które wypadają z tej łupiny. Tak. I to jest, te orzechy są dobre. Środek jest dobry, proszę pana. To jest w tym roku szczególnie się to objawiło, że spadają z całą łupiną, bo normalnie łupina zielona się otwiera i wypada orzech. Natomiast tego roku leci wszystko i niektórzy tutaj działkowcy, nasi radiosłuchacze i nie tylko, stwierdzili, że no one są chore, niedobre. Nieprawda. W środku jest zdrowy orzech. Po prostu był taki tam jeden przymrozek, czy silny wiatr, który... 5-8 było. Zmroził to i one po prostu się nie otwierają, bo są wszystko martwe. Wyglądają, ale jeszcze wszystko są wyglądają, ale to co w środku to jest tak, wszystko... Tak, jest dobre, rzeczywiście, tylko myślałem, że to może jakiś błąd z mojej strony. Nie, ale kryje się jedno niebezpieczeństwo, teraz panu powiem. Tak? Dlatego, że obserwuję, co się dzieje z tymi orzechami. Deszczowa pogoda i pojawiają się pleśnie, które są bardzo niebezpieczne, mykotoksyny tak zwane. Przenikają do środka? Orzech się charakteryzuje tym, włoski od orzecha na przykład laskowego. Orzech laskowy ma zwartą tą skorupkę, a orzech włoski jednak przepuszcza trochę wilgoci. I w środku tworzą się pleśnie. Właśnie przy tej pogodzie i przy tej osłonie tej łupiny mokrej i niebezpieczeństwo, że trzeba je wysuszyć dobrze, oczyścić z tych łupin i pod kaloryferem gdzieś suszyć. Ewentualnie jeszcze można w mleczku wapiennym przepłukać. Garść wapna na wiadro wody, przepłukać tym mleczkiem wapiennym te orzechy i potem suszyć pod kaloryferem. Albo też wyłupać i środki wyjąć i przesuszyć. Nie? Bo można. Ale to lepiej, jak on jest bardziej dojrzały, tak jak on jeszcze ściągnie. Tam. Jest twardy, że łatwo złamać tę skorupkę. Z wapnem, także niebezpieczne są to te mykotoksyny, bo one są rakotwórcze. One powodują choroby przewodu pokarmowego, oddechowego, wątroby. Także czyli tutaj zwracam na to uwagę. Bo... Sukcesywnie zbierać, suszyć. Wapno robi robotę. Tak, i ewentualnie, jeżeli sprawdzi się, że gdzieś coś tam jest, jakieś pleśnie, to ewentualnie z tym wapnem zrobić taką kąpię. Póki nie przeniknęły jeszcze. Czyli z pleśniami to niech pan już nie bierze tych orzechów, jak pan rozłupie i tam pleś w środku będzie na ziarnie. Tak. Nie ma co oszczędzać. Nie ma co tam ryzykować. Rozumiem. Tak, wielkie dzięki, pozdrawiam i kłaniam. Znaczy, w takim razie. Przy tej pogodzie i przy tym roku, bo jeszcze są orzechy na drzewach, chociaż te wiatry teraz porzucały dużo, to... Halo? Dzień dobry. Mam sosnę z takimi długimi igłami, wie pan. I chciałam się zapytać, kiedy można przycinać, skracać gałęzie, żeby żywica tak nie leciała. O jakiej porze roku? Wiosną, w kwietniu, w maju po prostu, sosne. Jak ona będzie nowe pędy wypuszczała, tak zwane świeczki. Tak. A pani może ma tę żółtą sosnę, co ma tam do 15? Nie, zielone igły, takie bardzo długie. Bardzo długie, to jest sosna żółta. To żółta, żółta ma bardzo długie. Tak, ponderoza. Tak. Amerykańska sosna długoigienna. Aha. Ale tylko maj, powiedzmy, jeżeli wypuszczają świeczki już, te po prostu nowe... To w maju można przycinać, to można skracać te świeczki tam, powiedzmy. No właśnie, w jakim charakterze pani chce ciąć to drzewo? Tak. Wycinać całe gałęzie, czy tylko ograniczyć wzrost poprzez... Całe gałęzie nie, tylko chcę skrócić sobie. No, a gałęzie skrócić pani chce. Skrócić od góry, tak? Tak. No to jest termin, pierwsza połowa kwietnia przed wegetacją roślin tych roślin. No i iglastych. Żeby ograniczyć, proszę pani, jej wzrost, to nie tylko przez to cięcie, ale właśnie wtedy, kiedy się te świeczki pojawią, to o połowę skracamy. Po prostu uszczyknąć w połowie tę świeczkę, wszystkie te świeczki i wtedy pani uzyska taki ładny, gęsty pokrój. Bardziej karłowy. Tak, bardziej karłowy. I tak robić, to można utrzymać tę wielkość lata całe. A można też ścinać, tak jak tutaj Alicja mówiła,
wciąć tam jedną trzecią gałęzi, bo ona ze śpiących oczek wypuści. Tak. Potem, nie? Ale nie od razu całą. Tą sosnę, to tak powiedzmy jednego roku część, przecięć drugiego. Ten, żeby nie tak pozbawiać w zasadzie po prostu na trzy części podzielić. Tak. I co roku jedną trzecią. I ona się uformuje. Z tym, że też nie od razu pierwszego roku będzie, bo Nie będzie taka piękna. Nie będzie ładna. Dopiero 2-3 lata trzeba poczekać. To musimy wykazać dużo cierpliwości. W tym przycinaniu drzew, w tym formowaniu drzew musimy mieć dużo cierpliwości. Aha. Rozkładać sobie na raty, na poszczególne okresy i nie martwić się, że w tym roku z jednej strony bardziej wybujała, a z drugiej mniej, tylko po prostu na drugi rok znowu dokonamy cięcia w tym to miejscu, które nie pasuje do reszty. Może pani nad rozwidleniem też ten cały czubek ściąć, tej sosny. Gdzieś na drugim, trzecim piętrem, nad tymi gałęziami przycięć czubek i on też zarośnie ładnie, można na parasol tworzyć. Nie? No, zmienimy pokrój tej rośliny. Bo ta sosna to ma bardzo duże szyszki. No to ta żółta. Żółta, a może być czarna. Nie, żółta ma duże. Żółta większe ma. Pinus ponderosa ma duże, ładne szyszki. I jeszcze bym chciała jedną sprawę przy okazji, jak już się dodzwoniłam. Mam hortensję bukietową, no ma tak 10 lat. Czy jeszcze można by ją przesadzić w inne miejsce i o jakiej porze? No to w kwietniu dopiero. Tak. Ale przyjmie się ona? Tak, z całą bryłą ziemi. Z tą bryłą ziemi. Z bryłą ziemi przygotować dół. Głębszy, dać torfu kwaśnego, z ziemią wymieszać. A daleko pani chce transportować? Może pani obornika dać? Nie, w swoim ogródku, tylko w inne miejsce. Proszę panią, trzeba się do tego też przygotować. Najpierw obkopać taki rów wokół tego krzewu, tam dać dobrej ziemi, żeby się ukorzeniła i potem dopiero się ją wycina z tą całą bryłą, z tą, jakbyśmy powiedzieli, czupryną korzeni. Nową masą. Aha. Tak, nową masą korzeniową. I przesadzamy do przygotowanego dołka, tak jak tu kolega przed chwilą i ziemię mówił. Ziemię jaką dać, proszę panią? Ziemię jaką postawa, kwaśny torf. Torf kwaśny. Tak, bo hortensje lubią domieszkę ziemi kwaśnej. Kwaśnej. Tak, tylko żeby nie przesadzać. Tylko, zmieszać nie zakwasić. Tak. Dobrze znoszą właśnie kompost, bardzo dobrze rosną. Tutaj te okopania są co pani żarłoczne, tak. Aha, to okopanie, co pani Alicja mówiła, no to jest dość czasochłonne, bo jeżeli wiemy, że za 2-3 lata chcemy przesadzić tą roślinę, to w taki sposób postępujemy. Teraz pytanie, czy pani ma ciężką glebę, czy jakąś taką lżejszą, piaszczystą? Taką bardziej piaszczystą glebę. No to właśnie może być problem z tym przesadzeniem. Tak? No tutaj można jeszcze spróbować w okresie... To jest piękna. Szkoda, żeby mi się zmarnowała, jakbym przesadziła. No, dosyć odporne są na one są odporne na przesadzanie, natomiast można spróbować, żeby tą bryłę uratować w okresie takim, jeżeli będzie mróz, obkopać to, lekko ona, powiedzmy, ta bryła przemarznie. I posadzić w nowe miejsce z tą brywą, bo piaszczysta ziemia może pani opaść w ten sposób. Myślę, że nie, bo one mają dosyć system korzeniowy rozbudowany. Rozbudowany mają, ale to mówię to tak, różnie. Ja mam też piaszczystą, też przesadzałem. Ja próbowałam w ten sposób, że na przykład latem obkopałam ten rowek, zrobiłam, nasypałam dobrej ziemi i ona rosła sobie przez całą jesień, zimę i na wiosnę ją przesadzałam. Tak, ale to z rocznym wyprzedzeniem trzeba to przygotować. Z rocznym wyprzedzeniem. Jeśli pani bardzo zależy na tym, to radziłabym trochę cierpliwości, zrobić sobie tę przymiarkę właśnie taką, żeby roślinę po prostu uratować. Przed kopaniem tej rośliny z tą bryłą, dobrze ją podlać, żeby ta ziemia nie opadała z niej, żeby te korzenie nie były całkiem gołe, posadzić, dobrze podlać, poczekać aż ta ziemia tam, aż ta ziemia pochłonie tę wilgoć, jeszcze dodać tej wilgoci i dobrą ziemią zasypać, tak jak była mowa tutaj. Kompost, trochę ziemi kwaśnej, dobrze ubić, podlewać i pilnować
właśnie cały czas podlewać, dobrze, żeby ona pani nie przeschła w tym słonecznym miejscu. Wie pani, jeszcze jedna ważna rzecz. Właśnie wystawa jest ważna. Dwie osoby są potrzebne, żeby na płachtę ją jakąś położyć i przenieść z tą płachtą na ten nowy, na nowe miejsce, gdzie ten dół mamy już przygotowany. Potem tą posadzić i tą płachtę się wyciąga normalnie spod korzeni. Dobrze, zaangażuję. Także ma pani już całą technologię, technikę. Wszystko już. Tutaj jeżeli chodzi o przesadzanie i takich starszych egzemplarzy, to właśnie w tej chwili technika tak poszła, że skukarze te wszystkie drzewa alejowe, czy duże, tak, duże egzemplarze uprawiają w gruncie, a nagle pokazują się duże egzemplarze w pojemnikach. Tak. One są tak, jak tu pani Alicja mówiła, przycinane przez ileś lat. Później są na rok czasu wstawiane do pojemnika i ta bryła korzeniowa się wówczas trzyma, ale to już są maszyny do tego, specjalne noże, które wchodzą wyższa w ziemię. Wyższa szkoła jazdy. To znaczy, to jest... No, krzew hortensji nie jest, ma to wyższa takiego szkoła. Tak jest. I w ramach ogrodu, jeżeli tak, go chce tylko przesunąć, to może na zachodzie całe drzewa. 20-30-letnie przesadzone. Ale Bruce, też tak Bruce produkuje 60-letnie drzewa i tradycja przesadzania takich dużych drzew jest już przed wojną. Proszę, mamy kolejne telefony, może odbierzemy. Nasz telefon pracowicie dzisiaj nam tutaj kolejne głosy, że tak powiem, przekazuje. 345 50 90, oczywiście kierunek 52, to przypominam tylko telefon, natomiast widzę najwyraźniej, że nasi słuchacze doskonale ten numer pamiętają. Halo? Halo? Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałbym się dowiedzieć odnośnie borówki. Kiedy ją można obcinać, w jakim wieku ona może być dopiero i w jaki sposób obcinać? Czyli pierwsze cięcie, jeżeli posadzimy, to możemy o 1/3 pędy skrócić. 2 lata ma, tak? Tak. Tak, bo to są 2-3-letnie takie sadzonki. Potem jak mamy już 5-6-letnią, to wycinamy najstarsze, ale to robimy w marcu. Marzec jest takim terminem dla borówki wysokiej do przycinania, nie tylko wysokie, bo to może być borówka kanadyjska, ta niższa też. Nie, ona ale jest generalnie niska, chodzi o wysoką amerykańską, to w marcu. I korekty przeprowadzamy suche, przemarznięte czy suche, gałązki wycinamy. Czym teraz ją nawieść na jesieni? Czyli najlepszy byłby obornik z torfem kwaśnym. Obornik przerobiony obornik taki 2-3-letni. Aha. On jest tym torfem. Tak, i to podrzosowate to właśnie jednym z lepszych jest właśnie nawozów obornik. Obornik w tej chwili jest granulowany, suszony. Nawet granulowany może być. Ale może lepiej wtedy na wiosnę. Ale to jest by zlęty bym chciał być, czy jaki? Teraz... Ale to już poczekać. To wiosną dopiero. Teraz wyściółkować kwaśnym torfem, bo to będzie... Torfem i korą. I korą, tak. Aha, torfem i korą. Zabezpieczenie przed przemarzaniem, no i ochrona płytkiego systemu korzeniowego. Przed kwastami, tak, w ogóle gruba warstwa kory. Azalii. Mhm. I ochronić to. Kory dajemy tam gdzieś 7-8 centymetrów. Minimum to. Tak, żeby oczyścić z chwastów. I dać pod całą przestrzeń, gdzie jest ten krzew, jak daleko sięgają te gałęzie. I teraz mam jeszcze drugie pytanie odnośnie kwiatów. Hortensje i czy się przykrywa je czymś, czy jak? Makrofile ogrodowe, ale tak, hortensje tak, bukietowe. I rododendrony. Bo słucha pan, mi w ubiegłym roku rododendron nie zakwitł w ogóle, czyli zmarzły mi. No przemarzły pąki. Przemarzły tak. I brak wilgoci mogło być, bo różanecznik jest wymagającym gatunkiem, jeśli chodzi o zimowe nawadnianie. To czyli jest... jeszcze podlać? Jeszcze podlewać. Czy kwitł panu ten rododendron? Nie kwitł. Przedtem kwitł. Tak, kwitł. A oberwał pan przekwitłe pąki? Nie. No to panu nie zakwit. Po prostu po przekwitnieniu, jak zaschną te pąki kwiatowe, to się je wyłamuje.
wyłamuje. I to jest właściwie podstawa, żeby uzyskać potem przyrosty kwietne tu na tym miejscu, z którego pozbawiliśmy tych pąków. Tu wyrastają nowe pędy, które zakwitną panu. Teraz może pan wejść do ogrodu i zobaczyć, bo o tej porze są bardzo wyraźne już pąki kwiatowe, które będą na wiosnę. Jeżeli nie ma takich nabrzmiałych, grubych pąków o tej porze, to znaczy, tylko że wiosną suche już jakieś nie zakwitnie. Takie, jakieś suche, czyli jakiś błąd jest dalej w pielęgnacji. Czyli ewentualny ratunek jeszcze w tym roku jest? No więc to jest... Do państwa mogę przedzwonić? Słucham? Czy do państwa później po programie mogę przedzwonić? No raczej będzie to niemożliwe, bo... Za tydzień. Za tydzień. Jako, że nie dyżurujemy po zakończeniu audycji. Aha. Dobrze, to dziękuję bardzo. Ale jeszcze ważne jest zasilanie. Siarczan amonu na wiosnę. Właśnie, tak. Czyli zasilenie właśnie i siarczan potasu na budowę pąków. To już tam w drugiej fazie. Tam na początku lata gdzieś powiedzmy. Nie? Ale teraz najważniejsze będzie zapewnienie wilgoci. Tak. I utrzymanie kwasowości, ściółkowanie bryły korzeniowej, dlatego że różaneczniki mają bardzo płytki system korzeniowy. Żeby przykrywać się nie trzeba. Nie, można ochronić lekko gałązkami, nawet niektórzy stosują jakąś agrowłókninę, takie parawany, żeby nie przemarzał. Ale wtedy... w wypadku jakiegoś zagrożenia mrozowego. No nie, nawet... Idzie zima, więc ochraniam, ale są gatunki, które są stosunkowo wrażliwe i warto go osłonić. Wtedy po prostu to kwitnienie, czyli te wszystkie pąki kwiatowe będą pięknie kwitły na wiosnę. Ale podstawa to jest obrywanie przekwitłych pąków. No, i tutaj jest jeszcze też ważne, można osłonić nawet przed wiatrami, bo te wiatry zimowe to właśnie powodują częste uszkodzenie pąków, czyli albo agrowłóknina bardzo rzadka, albo też nawet siatka cieniówka. Tak. Ona ten też łagodzi. Można nawet, jeśli to jest gdzieś na jakiejś działce, ja miałam takie od tych... od leśników. Od leśników, ale ja miałam również, rozdzieliłam takie do spania te, jak one, materace takie turystyczne, takie gumowe. Rozprułam je i zawiesiłam na płotach jako parawan w tej części, w której były wyeksponowana grupa różaneczników. I nie przykrywałam od góry. Bo proszę państwa, i jeszcze mówimy o wodzie. Podlewamy jeszcze mimo tego deszczu, który spadł, to nadal jest sucho. Jeszcze podlewane. Ja wczoraj tam przyjechał do mnie ciągnik na działkę orać. W niektórych miejscach 25-30 centymetrów wyorywał suchą ziemię. Czyli te deszcze, owszem, pomogły bardzo dużo, ale jeszcze głębsze warstwy i powiedzmy tam tryszcze to są dość gleby zwarte. Ciężkie i zwarte, a na ziemiach piaszczystych może troszeczkę głębiej ta wilgoć przeszła. Niedużo więcej, ale potrzebujemy wody i tam, gdzie są jeszcze możliwości, podlewamy cały czas. Odbieramy kolejny telefon, halo? Jeszcze dopowiedzieć. Halo? Halo, halo? Halo? Tak, słuchamy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Mam storczyk, otrzymałam kiedyś go i on się nazywa Dendrobium. Nie wiem, czy dobrze, bo tutaj jest taka pierwsza. Tak? I on ma strasznie dużo, mi wypuścił tych grubych takich właśnie łodyg i się liście rozwijają pięknie, takie karbowane, wyprostowują się. I strasznie dużo korzeni ma. Czy jego można przesadzić, żeby było więcej? Ale wiosną. Wiosną? Tak. Bo takie korzenie ma piękne, ładne nad doniczką i właśnie nie wiem, czy jego trzeba by było, bo on tak robi się choinka z niego tutaj. Nie szkodzi, a białokwit? Tak. No to te są właśnie bardziej popularne, one są dosyć odporne na warunki mieszkaniowe. Tak. Z tym, że doniczka większa zawsze musi być i musi pani kupić ziemię dla storczyków. Taką podłoże, bo to nie jest ziemia. Takie podłoże, tak. Takie podłoże, albo po prostu taki luźna. Bardziej już rozkruszony. Lepiej w gotowcach mieć. Tak, ale lepiej w gotowcach niż te... Ale wiosną. Tak? Tak.
Dobrze, jeszcze mam, tam były maliny, to teraz może jeżyny. Dobrze słyszałam, czy jeżyny też na wiosnę dopiero w marcu podcinać? Tak, samo jak maliny mniej więcej. Czy można było wcześniej, po prostu jak one już przestały owocować, bo i zasychały. Ale teraz jest deszczowa pora bardziej taka, to lepiej wiosną. Ale wiosną i tylko pędy zeszłoroczne. Grube takie zeszłoroczne pędy. Te, które owocowały. Które owocowały. A ich bardzo dużo jest. Boję się, że nie dostanę nic. Można pociąć na kawałki, wyciągnąć. Jeżeli chodzi o cięcie, czy malin, czy jeżyn, czy innych, moglibyśmy ciąć w tej chwili. Tak. Gdyby była ładna pogoda, tak, sucho, ciepło. Słoneczko, to można by to niby jest wiatr, który osusza, ale to wilgotność powietrza jest duża. Ja chciałam jeszcze do rododendronów dodać, że proszę pani, to nie pani dotyczy, ale mi przerwano. Ale może się przydać. Tak, ale może się innym przydać i temu panu też. Więc warunek drugi, który daje taką żywotność rododendronom i pięknie kwitną, to podlewać je aż do mrozu. Aż do mrozu. Podlewać, zasilać właśnie wilgoć. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Życzę powodzenia. No to większość błędów, jakie są popełniane, to brak wody w tym okresie jesiennym. Te ostatnie... Zwłaszcza ta zima, która te była ostatnie już dwa lata pokazały, była bez wody. Że były bez wody. Susza właściwie była bez śniegu, bez wody. Już od jesieni zeszłego roku. I wiele iglaków, spotęgowała się wiele w tym roku. Zimozielonych roślin właśnie źle to odebrało. A ja miałam oczka wodne na działce, które były równocześnie rezerwuarem. No więc też wody, jeśli chodzi właśnie, jeśli chodzi o podlewanie, to zawsze pamiętajmy, że dla roślin kwasolubnych najlepsza woda będzie opadowa. Czyli róbmy sobie zbiorniki dla tej wody opadowej, a nie wody z kranu, która jest jednak zawsze albo zażelaziona, albo z minerałami wapiennymi jakimiś i ona będzie odkwaszała. No i właśnie chciałem państwu pokazać dziw, powiedziałbym, natury. Przysłał nam zdjęcia jeden ze słuchaczy. Wygląda to jak potężne sople lodu. Tak. Jeśli państwo widzą to właśnie na ekranie, to potężne sople zwisające, skapujące właśnie z pnia odrąbanego, odciętego pnia orzecha włoskiego z podpisem "Tak płacze orzech". Czyli po prostu takie potężne siły wypychają soki z tego drzewa. Orzechy, jesiony, inne drzewa też tak płaczą. Brzoza by tak płakała. To już jest po prostu. A czy to jest kwestia również i zabezpieczenia? To jest kwestia parcia soków korzeniowych jest to dużego. Kwestia... O tym czasie. Czyli terminu cięcia. Tak, i terminu cięcia. Właśnie, to widocznie teraz było wycinane. No. I w nieodpowiedniej porze. Natomiast i to zabezpieczenie chyba rany nie jest najlepsze, bo potężny konar został odcięty, a osunięty, jak widzę, tylko jakąś folią, workiem foliowym. To może było w styczniu, czyli bo tu widać, że to zamarznięte są te soki, które ściekają. No teraz widać, nie było takich mrozów. A my tniemy orzechy włoskie w drugiej połowie maja, bo wczesną wiosną on też płacze, albo po zbiorach koniec września, pierwsza połowa października. I zasmarowujemy. I zasmarowujemy funabenem, pastą, także... Czyli nie ma prawa nic wysiekać? Ma prawo. Nie. Będzie się wydzielało, ale zdecydowanie mniejszej ilości. Minimalnie, ale generalnie nie, bo ja tnę tak, że te terminy po prostu mam opanowane. Także jeżeli tniemy na przykład wiosną wcześniej, to tak jak winogrona. Tak, też mają silne parcie soków i tylko to możemy w lutym, na początku tam powiedzmy lutego gdzieś, a jak już potem marzec, kwiecień, to już nie. Już płaczą i osłabia się po prostu krzew. Nie? Tu w tym wypadku jest jeden błąd na tym zdjęciu, jak widać, że to jest niewłaściwie zabezpieczone, bo jeżeli od razu po ścięciu byłoby zabezpieczone funabenem i to grubo, to na pewno
troszeczkę by tam było tych soków, ale nie w takich ilościach, jak tu jest pokazane. Natomiast tu jest założona jakaś folia, nie wiemy, co to jest. I... A szkoda, bo drzewo cierpi. Niewątpliwie. Przeżyje, ale przeżyje. To jest zdecydowane osłabienie tego drzewa i on jest wtedy bardziej mniej mrozoodporny, podatny na choroby, może mniejsze być owocowanie. No, a po drugie, no, wygląda to też niesympatycznie. No, po prostu drzewo płacze, więc nie róbmy tego poza terminami agrotechnicznymi. Ja może powiem coś teraz na temat tego, co się dzieje w przyrodzie, między innymi na mojej działce. No, kwitną jeszcze pięknie astry nowoangielskie, nowobelgijskie, chryzantemy. Przylatują owady, przylatują dużo bzyki, na przykład na kwiatach, tam jeszcze pożywiają się pyłkiem, ale u mnie osobiście na tej działce, czyli ja nie sprzątam liści, na gankach, gdzieś na tych przestrzeniach takich, to tak. A może, generalnie w przyrodzie... Odbiorę tylko telefon, bo ktoś do nas się dobija, dajmy szansę słuchaczom. Halo? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Jak w ogóle pielęgnować i kiedy ciąć ten owoc goi? W tym roku w kwietniu kupiłam, przyjął się bardzo ładne takie odrosty, tylko lekko zakwit, ale to za późno chyba było. Żadnych tam jeszcze owoców nie było, być może dopiero po paru latach. Jak się z nim właśnie obchodzić? Goi. Jak pani ma miejsce, ma pani miejsce na ten... kolcowój, to on po prostu gałązka dotyka ziemi, ukorzenia się i będzie miała pani dosyć dużo tego. Aha. Tych roślin, tego krzewu. No a jak zacznie owocować, no to czerwone owoce, może pani to na przetwory używać, może pani jak są bardzo dojrzałe spożywać na surowo. Ale on bardzo dużo pędów mi wypuścił, dosyć długie. Bo jest normalnie... ekspansywny bardzo. Bo on jest ekspansywny, by musiała pani folią jakąś ogrodzić to miejsce, gdzie on będzie rósł, bo inaczej będzie zarastał przestrzenie. On służył też do umacniania skarb. Lithium barbarum po łacinie. Może pani sobie w internecie barbarum poczyta. To już wiadomo, że nie barbarosy. Nie od barbary. Może pani sobie w internecie poczytać po prostu na temat tej rośliny. Jest w internecie na ten temat. Tak, lithium barbarum. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja gdzieś w Bydgoszczy przy Alei Górskiej u mnie na Jachcicach, tam przy Żeglarskiej, zbocze przy Brdzie, tam wielu miejsca. Albo to zbocze takie, które tam jak się szło do dworca dołem od Żeglarskiej. Aha, faktycznie, tam też są. Ta, no, wielu miejsca właśnie był sadzony już przed wojną. Ten kolcowy. Ale również i w ogrodach. A wracając teraz do ogrodu. Tak. To naprawdę dzieją się rzeczy ciekawe. Patrzę, liście się ruszają jednego dnia. I to przy borówce amerykańskiej. Dwa trytony. Widać właśnie. Tryton zwyczajny, czyli samiczka i samiec. Czy odwróciłem, bo właśnie pokazałem od spodu. Następnego dnia żaba trawna. Z liści wychodzi, słuchajcie. Toczy Terrarium. Się życie normalnie przez tą długą, ciepłą jesień. No, ale śliczne. Krety się na działkach bardzo żaba trawna, piękna też właśnie. No, w końcu, jak nie mogą spać. Latają no, już. No wietrzą korytarze. Latają, motyle przed zimki już latają. Tak. Jeszcze jeże się pokazują, jeszcze żerują. Także że wiele rzeczy. Wśród roślin na przykład ostatnio zauważyłem, że bardzo ładnie kwitnie barwinek. Ten, który powinien... Też nietypowo. No tak, wiosną. Pięknie się jeszcze liście przebarwiają, bo tam był przed chwilą... Marcin. No ale te wiatry już zrobiły tak, że właściwie... Berberysy niektóre, pigwy. Tak, pigwa na żółto się przebarwia. Tak, berberysy, tak, niektóre Thunberga jeszcze pięknie kwitną. Co mówiliśmy przede wszystkim, proszę państwa, w tej chwili grabienie liści. To jest najważniejsze w ogrodzie, tak jest. Bo zagniwają, mówię, zwłaszcza tam, gdzie trawniki czyli mamy. Czyli nie zostawiamy. Z trawników wygrabiajmy i oczywiście na rabaty, tam, gdzie mamy
no, grządki przekopane po warzywach innych, tamte liście mogą zalegać. Możemy je jeszcze raz ewentualnie przykryć na wiosnę i wykorzystać jako kompost. Kwestia budowy ogrodu. Ja stworzyłem biotopy, leśny, bagienny, takie mam najróżniejsze. Ja tych leśnych tam, powiedzmy, czy w innych zostawiam. Tak, tak, tutaj mówimy o trawnikach, o takich miejscach. A trawniki, gdzie, ścieżki, tak. Gdzie, tam można są jakieś, powiedzmy, byliny, no, czy jakieś niższe ale rośliny. Na przykład barwinek może być całkowicie przykryty liśćmi. On je, on jak to mówią, radę przerobi, wpuści w dno i będzie to naturalne nawożenie. Po przez prostu ten zimę dywanik jakby się podniesie. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście no, rośliny zimozielone typu różaneczniki, typu iglaste rośliny powinny być oczyszczane z liści, bo to, co Henek mówisz, te zagniwanie i załóżmy tak odbarwienie pędów może tak, nastąpić. Jest odstępstwo od tego, dlatego że dobrze jest dać liście dębu, na przykład, czy buków pod rododendrony. No, ale to pod. Pod, nie? Tak. Warstwę liści właśnie dębowych, czy rododendronów. Ale my raczej buków wzbogacają i właśnie tą ściółkę. Nie mamy. Można nie? przyjść do mnie, obdzielę was liśćmi dębu. Ale... klonów. A zatem idziemy na działki, zażywać ostatnich takich późnojesiennych spacerów, no i napracować się dla własnej i ogrodu roślin satysfakcji. Pani Alicja Dolecka. Do usłyszenia. Pan Korneliusz Korniluk. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pan Henryk Kołcon. Do usłyszenia państwu. Pan Karol Dąbrowski. Do widzenia państwu. Andrzej Krystek, Jacek Domachowski i Janusz Wiertel. Żegnam się z państwem do za tydzień, kiedy to gospodynią programu będzie oczywiście Gosia Burchardt. Do usłyszenia. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl